Cześć, siema na wszystkim. Dawno miał się pojawić ten odcinek z Rockets VS Insurgents, ale to jest pierwszy i mam nadzieję nie ostatni odcinek z tej serii. Jak widzicie, właśnie podniosłem wyrzutnię rakiet. To jest wyrzutnia rakiet, tam są nasi przeciwnicy. Za chwilkę będą jechać tu takie pancerne samochody. Właśnie widzicie, pierwszy ochotnik jedzie, strzelam w niego rakietą. Zobaczymy, może akurat trafi, akurat może strzelam tu i wybuchnij. Stary, i to właśnie on teraz leci i musi strącić któregoś z nas. Uciekaj! What the fuck? Jak niewiele zabrakło, kurde. Trafiłem go, tak. Czy zginął? Chyba nie zginął, ale kurde, udało mi się go trafić w powietrzu, więc niesamowity cały. What the fuck, nie w góry, gdzie ja w góry strzelam? Zawracaj stary chłopie i za chwilkę dostaniesz tutaj prezencik ode mnie i od moich ziomków. Patrz tutaj, o, zaraz będzie surprise motherfucker, patrz jak pięknie dostał. Pancernikiem i lecisz, bang, i nie dostał jednak, nie dostał, ale póki co jest dobra forma i teraz czas go wykończyć. I to jest czas, żeby go kończyć. Czy już upadł? Tak, już właśnie zginął ten niesamowity typ, ale kurde, jest masakra, patrzcie, i to jest szansa, żeby go zniszczyć. Czy to, kurde, gdzie ty stary, ej, uciekł nam. Ile nas zostało? Zostało chyba dwóch przeciwników. Trzech przeciwników, a nas jest chyba tylko trzech zaledwie, więc 3-3 zostało. I kurde, jest niesamowita masakra. Patrzcie tylko, chciałem to nagrać z ludźmi z mojego YouTube'a, z widzami i tak dalej, ale no nie było chętnych, jest GC teraz, dołączył GC i Damian. Damian nie wiem czy żyje jeszcze, Damian już chyba umarł, ale jest GC, GC trzyma poziom mojego YouTube'a. Dawaj tutaj ziomek i teraz będzie surprise motherfucker, lecisz. Dostał, patrzcie jak dostał z partyzanta pieprzonego. I pyk, jeszcze go raz. I dostał, i teraz znowu. Aż! Kurde, GC powiem samobójstwo, chyba spadł. Ale kurde, mamy tutaj kilku przeciwników jeszcze. Strzelam w niego, strzelam i co, wybuchnie, nie wybuchnie. Leci prosto gdzieś tu, strzelam znowu powietrzu i tym razem nie trafiłem. Źle przeliczyłem lot jego, ale to jest szansa, żeby go teraz... A, kurde, ta rakieta tak wolno latają, że to jest masakra. Ile nas zostało? Zostało nas czterech, czyli jednak się pomyliłem wcześniej w obliczeniach, było nas troszkę więcej niż mi się wydawało, ale jedzie tutaj kolejny, patrzcie jak pędzi, prosto we mnie, prosto, kurde, on liczy, że mnie zdejmie, ale jednak, kurde, nie ma opcji takiej, ja się nie dam, na pewno. Ja tutaj będę walczył do upadłego, liczę na to, że uda nam się wygrać i kurde, czy Insurgent dostanie, nie dostanie, Damian, a jednak Damian w przeciwnej drużynie, Damian żyje, patrzcie, zdejmuje Damiana, jednak nie zdejmuje, ale kurde, te backflipy robi pierwszony. Zabili mnie, Angel, kurdowa mnie zabił. Oh my fucking god. Ja tu się skupiłem, żeby zabić Damiana, a tu kurde mnie zabił Angel. Ale to nie koniec. Z mojej drużyny zostało trzech zawodników, z przeciwnej zostało dwóch. Damian także zginął. Nial, Ponsby i Angel Cordova, czyli ten zawodnik, który mnie zabił. Zobaczymy, czy... O kurde, patrzcie, jak go pięknie zdjęli. I zostało trzech na jednego. Jak sobie tutaj poradzi Angel? Gdzie on to w ogóle jest? Angel chyba gdzieś tam na końcu. Czy gdzie on tutaj zniknął? Nawet nie wiem gdzie patrzę na niego, a jest tutaj chyba, nie, czy to nie wiem, czy on gdzieś tutaj pod spodem jest, nie wiem, nie widzę go, tam jedzie. Dobra, to jest Angel, czyli już wiemy w którą stronę patrzeć, patrzymy akurat na Smasha, Smash, który ma 149 level, będzie starał się zdjąć właśnie Angela, czyli pomścić mnie praktycznie, bo ten Angel właśnie mnie zabił i zobaczymy jak się skończy, trzech na jednego, trzech z wyrzutniami rakiet, jeden insurgentem, jak to się skończy, patrzcie jak leci. Neil z VS Zombies popełnił samobójstwo. No nie wiem, no nieźle, kurde, co tutaj chłopak porobi teraz. Sam spadł chyba. Patrzcie, jak kurde ładnie wymierzył, prawie w niego trafił, no. Ale no nieźle jest. Dwóch na jednego, jeden popełnił samobójstwo, zostało dwa na jednego. Stary, nie strzelaj tutaj, nie strzelaj, patrz tutaj w lewo, patrz w lewo, zaraz cię zdejmą. Leci, kurde, zdejmuje cię, patrz. Shit happens. What the fuck, czemu ty kolego strzelasz w cycki? Zboczeńcy. Jedzie tutaj Angel. Angel był zmienić samochód. O kurde, taka taktyka. Nie wiem co oni robią, ale chłopaki, skupcie się na tym, żeby kogoś zabić, bo za chwilę Angel cię rozsmaruje. Patrzcie jak Angel leci i kurde, no praktycznie gość oszukał śmierć, nie? Patrzcie, Angel leci prosto w niego. Kurde, jak mało brakło, nie? Kto wygrał? Udało nam się zwyciężyć. Czy nas zostało dwóch, udało nam się zwyciężyć, czyli teraz zmiana połów. My będziemy atakować insurgentami, a oni będą strzelać z wyrzutni rakiet. Zobaczymy jak mi się, kurde, uda. Znaczy jak mi się uda. Zobaczymy jak mi pójdzie jeżdżąc samochodami. Także już wiem. Ja już wiem, że różowy insurgent należy do mnie. Ja będę, kurde, planował. Ja planuję, kurde, no ja chcę go zdobyć. On jest mój i tyle. Różowy insurgent stary należy do mnie. Lecę po ciebie. Wsiadaj tu. Najbardziej oczojebny, najbardziej taki rzucający się w oczy. Czemu nas tylko... Aha, bo tam moi przeciwnicy są ten... Znaczy moi ludzie są z drugiej strony, więc lecimy z dwóch stron. Dobra, już kurde, pierwsza wyrzutnia rakiet. Praktycznie ominąłem ją. Ależ kurde, ładnie go wymierzyli. Patrzcie, leci prosto we mnie. Lecę kurde gdzieś tutaj. Przyceluję sobie w jednego z nich. Lecę, Angel stary, i ty jesteś mój. Tak, dokładnie zabiję Angela.
No nie zabiłem, patrzcie, rozsmarowałem Angela i to jest kurde zemsta, to jest zemsta kurde za to, że mnie rozsmarowałeś, gościu. To jest wszystko przez to, że mnie zabiłeś, nie celowałbym w ciebie, gdybyś kurde mnie nie zabił, ale jestem z ciebie dumny. Okej, okay. Kolejna próba zdjąć kogoś, póki co jeden skok, jeden kill, więc jak to kurde, gdyby taka forma była jak do tej pory lecę, ktoś prawie przy mnie, we mnie przycelował i ty jesteś mój kurde, patrzcie jaki unik, pieprzony, ładnie to zrobił, jakby nie było. Zostało już dwóch przeciwników bodajże. Dokładnie tak, General zginął, popełnił samobójstwo, czyli sam spadł praktycznie i zostało nam dwóch do zabicia, lecę, jesteś mój, stary jesteś mój, patrz, mam cię, jesteś mój, zabiję cię kurde i ziomek, mam dwa kille, jest pro elo i tyle. Mówiłem, że kurde różowy insurgent będzie na topie, patrzcie, ostatni przeciwnik został po lewej stronie, czy uda mi się go zdjąć, fajnie by było, lecę kurde w plecy, to czy to będzie kill w plecy, Damian, czy zabije Damiana, kurde patrz jaki fart, Damian, stary. Nie, no oszukałeś przeznaczenie teraz. Oh my god, sorry, ziomek. Damian oszukał przeznaczenie. Ale kurde, ja tu poluję na niego, Damian. Lecę po ciebie, Damian. Znowu, jaki fart. No Damian, ty masz takiego farta, że to jest jakaś poezja, nie? Co by nie powiedzieć, Damian robi niesamowite uniki, ale kurde, to ja muszę go zabić. Muszę zabić tutaj trzy osoby na tej rundzie. No patrz, co robi baran. Jak jeździsz cymbale. Damian, z której strony jesteś? Nie widzę cię. Damian, lecę po ciebie. I teraz jesteś mój. Damian. Oh my god, jak niewiele zabrakło. Kurde, Damian tutaj wybija nas jednego po drugim, no kurde, no nieciekawie to zaczyna wyglądać. Zostało nas dwóch, trzech w tej drużynie. Damian został sam, ale kurde, już jest, wcześniej było 1-5 i teraz Damian praktycznie zabił dwie osoby. Co ty trolu robisz, baranie, smasz cwelu pieprzony. Chcą mnie strollować, ale no ja się kurde nie dam, no patrzcie, no przez... To są te, ci goście to są jakieś pieprzeni idioci, nie? Ten smash i ten zombie są jacyś kretyni, naprawdę oni tak trollują, frajerzy się ustawili z dwóch stron na rampach i myślą, że są pro-elo kozakami, nie wiem co oni robią, ale co idioci, właśnie przez takich debili psuje się rozgrywka, bo normalnie to jest przy tym fajna zabawa, patrzcie co idioci robią, jeden się ustawia na jednej skorzeni, drugi na drugiej i cwaniaki kurde myślą, że są śmieszni, patrzcie. Okej, okay, no niestety nie udało się wygrać, bo dwóch cweli z mojej drużyny zaczęło trollować i oboje się ustawili na skocznik, po prostu spychali mnie cały czas na bandę. Zaliczyłem dwa kille w tej rundzie, czyli zabiłem najwięcej z nich wszystkich, więc kurde jestem liderem tej klasyfikacji zabitej, znaczy z mordujących, o powiem tak. Damianowi się udało przeżyć, ale i tak nasza drużyna wygrała po raz drugi. Smash i Neil Zombie są kompletnymi idiotami, więc walcz się, no. Dobra, to jest kolejna runda, ale to było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcielibyście wziąć udział w tego typu odcinku, napiszcie w komentarzu, stawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że wam się to podoba i ugadam się na jakiś termin. Pamiętajcie o tym, żeby złapkować Facebooka, bo jak złapkujecie Facebooka, wtedy będzie wiadomo, znaczy wtedy będę dawał informacje właśnie na Facebooku, kiedy takie rzeczy się będą działy. Więc fajnie, jakbyście po prostu zostawili lajka na Facebooku i ja wtedy będę dawał wam informacje właśnie na fejsie. What the fuck, sam siebie zabiłem. Dobra, także to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!